Witam, skrzynia biegów Władimirec, T25A, kolejna część, regulacja biegów. Na moim kanale znajdziecie filmy z poprzednich etapów tutaj montażu tej skrzyni. A więc tak, przystępujemy do regulacji zwalniając sobie blokadę biegów. Tutaj spuszczając to cięgno. Najwygodniej grzechotką z nasadką dwunastką. I zaczynamy od tego wodzika. No. Biegów szosowe, polowe. Tutaj na tym wodziku mamy duży zakres regulacji tego koła, które przełącza nam biegi, tu w tym wypadku teraz mamy szosowe, tu mamy na tym dużym kole polowe. Pozostałe wodziki nie posiadają regulacji. Otwory w wodziku są do stożka i śruby kontrujące tak samo są wykonane do stożka, także nam to się wszystko na swoje miejsce ustawia w momencie, gdy to dokręcamy. Ale aczkolwiek sprawdzimy, jak to wszystko nam po prostu pasuje. A więc tak, zaczynamy, tak jak mówiłem, od tego, bo jest to naprawdę najważniejszy etap teraz, jaki tu wykonamy. Bo tak naprawdę na nic nasza praca tutaj z blokadą, ze śrutami, ze wszystkim. Jeżeli w tym miejscu po prostu no, spaplamy to. A więc tak, zaczynamy od, tak jak wspomniałem, od zluzowania tej blokady. I ustawiamy sobie zakres ruchu tej zębatki. Nieprawidłowe wyregulowanie jej będzie skutkowało niezazębianiem się, zwłaszcza biegów szosowych i ich wypadanie. Dlatego, że zwróćcie uwagę, nie wiem, czy tu widać, jak mało się to zazębia w to. Dosłownie wchodzi to no, z 7 mm, 8. A więc tak, popuszczamy sobie te śruby. Ok. I przesuwamy wodzik. Będziemy to ustawiać wszystko na rękę. Nie zakładajmy tej pokrywy, dlatego że na rękę naprawdę ustawimy to precyzyjnie, gdyż wyczujemy moment, gdy ten wodzik, zobaczcie, o co chodzi, jak zaskakuje, o, jest, widzicie, bez żadnej siły, wiem, że po prostu jest na swoim miejscu. A więc tak, dajemy w skrajne położenie tam, jest to bieg szosowy. A więc tak, wyczuwam luz, wyczuwam, wskoczyło. Dociskamy koło do tego koła, dociskamy wodzik, zostawiając delikatny luz i kontrujemy śrubę, jedną i drugą. Ok. I sprawdzamy, co to nam dało. Widzicie? Jest zazębione. I taki mamy mieć luz na śrucie. Wiemy, że bieg jest na swoim miejscu. I zębatka też ma naprawdę minimalny luz. Wiemy, że jest na swoim miejscu. Wybijamy w pozycję neutralną na luz. O. I mamy tak samo, delikatny luz na śrucie, wiemy, że to wskoczyło. I zobaczcie, nie wiem, czy tu widać, jak mało jest miejsca między położeniem luzu, między dużym kołem, to jest biegów polowych, a małym szosowych. Mamy tutaj po 4 mm luzu z każdej strony.
nieprawidłowe wyregulowanie tego, a jest tu naprawdę duży zakres regulacji tutaj, będzie skutkować tym, że nie będzie nam to wchodzić tu, bądź będzie nam po prostu obcierać zębatka jedna o drugą w położeniu luzu. A więc tak, kolejnym ruchem wodzika jest bieg polowy. Jak to woli skrzynia, wysoka, niska, żółw bądź zając. Tu tak samo, pięknie nam się zazębia z dużym kołem i mamy zachowany delikatny luz na zębatce. O. Wiemy, że jest to na swoim miejscu. Wracamy do położenia neutralnego. Jest luz. OK. A więc tak, przechodzimy do regulacji drugiego wodzika z kolei. I tu mamy takie ustawienie biegów. W tym położeniu mamy biegi redukcyjne, czyli tak zwany ten reduktor, na którym pojedziemy tylko i wyłącznie do przodu. Nie można na tym położeniu do tyłu jechać. Zawsze, gdy to przełączymy w to miejsce, mamy szybki reduktor bądź wolny reduktor. W zależności, jak mamy ustalone po prostu biegi tutaj. Szosowe czy polowe, to pojedziemy szybko do przodu na tym reduktorze, bądź wolniej, sprawa jasna. A więc tak, wyczuwamy tak wcześniej ruchy wodzika na śrucie i mamy tak, redukcyjne, reduktor, jest na swoim miejscu, widzimy. Jest luz, patrzymy jak to się tam wszystko zazębia nam. Jest jak należy. Wracamy w położenie neutralne. Też mamy luz, wiemy, że jest na swoim miejscu. I kolejny ruch wodzika. Są to biegi czwórka i trójka. W zależności po prostu jak mamy przełączony reduktor. Zawsze w tym położeniu jest bieg, w tej skrzyni oczywiście. Czwórka, trójka. OK, jest na miejscu, mamy luz na śrucie. Koła tam się ładnie, równo zazębiają. Wracamy i przechodzimy na kolejny wodzik. Tak samo, położenie neutralne. O. Wiem, że jest na swoim miejscu. Daję w lewo. I mi się zazębia. O, jest na swoim miejscu. I teraz mamy biegi dwójkę i jedynkę. Tak samo, w tym samym położeniu. W zależności od ustawienia reduktora. Czy na wysokim, czy na niskim, jest to dwójka i jedynka. Wracam. Jest luz. Wychylam drugą stronę dźwignię. OK, siedzi. I tu mamy szóstkę i piątkę. W zależności od ustawienia reduktora. Czy to jest górna skrzynia, czy dolna. Też jest na swoim miejscu. Widzimy. Zaskakuje jak należy. Wracam. Cyk, jest. Tu sobie wrócę reduktorem. OK. I przechodzimy do ostatniego wodzika. Wodzik przesuwki rewersu. Tutaj tak samo. Dociskam kulkę. I jest ułożone jak należy, na środku. I tak, w tym położeniu. O, widzicie, jak mi kulka ustala położenie wodzika i obserwuję sobie, jak to tam ta przesuwka, wszystko jest jak należy.
w tym położeniu mamy biegi do przodu, czyli jedziemy do przodu. Wracam, luz, super, neutral. Kolejne wychylenie wodzika, są to biegi w tył. Też widzimy, że jest na swoim miejscu kulka z wodziku. Przesuwka też dobrze się zazębia. Wracam w położenie neutralne. Zwróćcie uwagę, że przy prawidłowym wyregulowaniu tej skrzyni pięknie nam się tu tworzy linia. Jest tutaj równo. Nic nam nie jest przesunięte. Lewarek wybieraka biegów przesuwa się bez żadnego oporu. Tak to samo uzyskamy przesuwając wodzik skrzyni szosowe polowe na biegi polowe. Widzicie, jest tu linia zachowana. Lewarek się przemieszcza bez żadnego zakleszczania. Wracam w położenie neutralne i regulację tego wszystkiego uważam za zakończoną. A więc tak, dokręcamy wszystko najlepiej kluczem oczkowym, dwunastką. Okej. Okay, mamy dokręcone i możemy to wszystko teraz zabezpieczyć drutem, tak jak było wcześniej. Zarówno będę już zabezpieczał zawleczkami tutaj wszystkie te miejsca, które wcześniej były składane, czyli tu założę zawleczkę. Nie zakładałem tego wcześniej, po prostu, gdyż nie wiedziałem, jak to wszystko wyjdzie, czy nie będzie trzeba coś jeszcze dokręcić, popuścić. I z drugiej strony tutaj tak samo. Zawleczka już mam ustawione. I tutaj też zawleczka. Pokrywy wodzików. Ja do pokryw wodzików ładuję smaru do pełna, dlatego że uważam, że same się smarują wtedy, w momencie, gdy po prostu są wpychane w tą pokrywę. Następuje przesmarowanie ich. Wiadomo, że kiedyś dojdzie tu olej, ale nie zaszkodzi. Jest tu naprawdę, no jest to zamknięte. Lepiej nasmarować to i mieć spokój. Możemy założyć tak samo pokrywę zaczasków i zobaczymy wtedy, jak to nam już chodzi pod obciążeniem. A więc tak, biegi mamy zabezpieczone. Każdy jeden. Tutaj też mamy zabezpieczone nakrętki wałków. Przed założeniem pokrywy polecam nałożyć smaru do łożysk, dlatego że no, zanim tu dojdzie olej, no to by to chodziło na sucho. Tutaj tak samo zabezpieczone, zabezpieczone. I uszczelki, smar do łożysk i można skręcać. Tutaj mamy korek zamykający blokadę biegów. Przed jego zakręceniem też nałożyłem smaru, dokręciłem, tak, że mi to wszystko fajnie się przesmarowało.
Pokażę jeszcze, jak teraz chodzą biegi. A więc tak, ściskamy sprzęgło i zobaczcie, jak to teraz wszystko działa. Widzimy, że musimy użyć więcej siły, dlatego nie ustawilibyśmy tego precyzyjnie, zakładając tą pokrywę zatrzasków. Wszystko wchodzi. Założymy oryginalny lewarek, wybierak. Będzie to wszystko pracować jak należy. Ok, skręcamy wszystko. Przed założeniem górnej pokrywy skrzyni polecam wlać sobie olej . Fajnie nam się wszystko wstępnie przesmaruje i ułatwi nam samą czynność później. Wiemy, jak się wlewa przez korek. Tak to nam się fajnie wszystko przesmaruje. Oleju lejemy 10 litrów. Do momentu wypłynięcia przez otwór kontrolny.